Nazywam się Krzysztof Napiórkowski. Jest mi bardzo miło poinformować, że 16 września będzie miała miejsce premiera mojej nowej płyty. W zeszłym roku pojawiła się taka propozycja, aby nagrać wiersze Jana Twardowskiego z racji przypadającej wówczas rocznicy jego urodzin. I tę propozycję przyjąłem, nie ukrywam, z wielką radością. Rozpisałem te wiersze w nutach. Razem z zespołem pojechaliśmy do przepięknej miejscowości w górach niedaleko na południe od Tarnowa i tam spędziliśmy czas pracując wspólnie nad tym materiałem. Myślę, że to właśnie miało też duży wpływ na ten album, dlatego że wydaje mi się, że te utwory są takie pogodne i jasne, ponieważ było to w lecie, było piękne słońce. I atmosfera tego wyjazdu była niesamowita. Następnie rozpoczęliśmy pracę w studiu i w ciągu kilku dni zarejestrowaliśmy większość materiału. Płyta zawiera 10 utworów. W całości opiera się na tekstach księdza Jana Twardowskiego. Są to na pewno wiersze, które obok których nie można przejść obojętnie. One zostawiają w człowieku ślad. Ksiądz Jan Twardowski był osobą, która doskonale znała i rozumiała zarówno naturę ludzką, jak i relacje międzyludzkie. Każdy z nas znajdzie w tych wierszach jakąś cząstkę siebie, odnajdzie w tym prawdę o sobie. Jest takie wrażenie, kiedy czyta się wiersze księdza Jana Twardowskiego, że to jest ktoś, kto nas bardzo dobrze zna i rozumie. W nagraniach wzięli udział, może zacznę od mojego zespołu, na gitarach Kacper Stolarczyk, na gitarze basowej Maciej Magnuski, na perkusji Daniel Kapustka oraz goście. Zacznę może od Anny Marii Jopek, następnie Adam Struk, to są osoby, które śpiewają, a następnie jeszcze goście instrumentalni, Robert Majewski na trąbce, Arkadiusz Kopera na saksofonie, Michał Jurkiewicz na organach Hammonda i Kamil Barański na instrumentach klawiszowych. Ja również pojawiam się na tej płycie jako instrumentalista. Gram na fortepianie, znajdującym się tutaj za mną fortepianie marki Bechstein oraz na moim ulubionym pianie Fendera, również tutaj stojącym za mną, który ze mną występuje właściwie na każdej płycie. Jest to mój ulubiony instrument. Zapraszam, Krzysztof Napiórkowski.